Zmieniłem ustawienie zawodników. Dzisiaj na przykład będziemy grali z 4 obrońcami. Myślę, że nam to polepszy grę defensywną. Chłopacy chcieli za wszelką cenę ten mecz wygrać i jak to mówię, te zaufanie, żeby przyszło. Straciliśmy tą szansę, żeby po prostu zespół Wronek mógł, jak to się mówi, stracić zaufanie. Pierwsze mecze jakby potwierdzały naszą słabą dyspozycję, ale też wiedzieliśmy, że trener Kasperczak to trener, który potrafi nas z tego dołka wyciągnąć. Zespół grał dobrze, coraz lepiej, ale niestety nie mogliśmy dogonić Legii. Nie było żadnych problemów językowych. Czasami jakieś słowo tam wpadło. Ja zawsze mówił, ale chłopaki. Zresztą Szymkowiak mi czasami wturował, ale, o na przykład do przodu, ale en avant, po francusku troszeczkę. Nie wiem, łapidzę, czy coś w tym stylu, ale zupełnie nie wiem, co to oznacza. Zespół był, można powiedzieć, ukierunkowany na grę ofensywną, bo było kilku zawodników z tymi predyspozycjami. Bardzo wierzyliśmy w siebie i wiedzieliśmy, że możemy dużo osiągnąć. Idę się napić, potańczyć. No i tak będzie do poniedziałku. Trener Kasperczak był trenerem, czy jest trenerem, który jakby stawia na, wybiera sobie 11 zawodników i im przez jakiś czas daje szansę gry. Siła tego zespołu polegała na 5 zawodnikach, począwszy od prawoskrzydłowego Karu Uczy, idąc poprzez 2 napastników, Frankowski, Żurawski i oczywiście Kosowski z lewej strony. I jeden wspaniały człowiek, który był mózgiem tego zespołu, no to był Szymkowiak. To jest takie wyświechtane powiedzenie, że niektóre drużyny mogłyby prowadzić sprzątaczkę, ale niekoniecznie trener, ale to nie jest prawda. Sprzątaczka jest od sprzątania, trener jest od trenowania, a w przenośni i dla hecy, dla zabawy możemy takie coś określić. Dla nas, można by powiedzieć, używając słów dosyć trudnych, że to była kompromitacja. Przez Tbilisi wszyscy byliśmy załamani, mieliśmy dosyć wszystkiego. Byłem bardzo krytykowany. To był cios dla klubu. Potem po raz z Dynamo Tbilisi nie przegraliśmy ani jednego meczu w lidze. To był trener, który jakby wskazywał nam dobrą drogę. No ale właściciel zadecydował, żeby po prostu zmienić trenera i zostałem zmieniony.